tym czasie, kiedy w 1989 roku dług zewnętrzny wynosił około 40 miliardów dolarów, profesor Belka dzisiaj powiedział, że umorzono nam 50%, to 20 miliardów dolarów. I wy, oddając władzę nie tak dawno, zostawiliście 65 miliardów dolarów długu zewnętrznego. I z czego się cieszycie? Z czego? Gierek zadłużył kraj? Gierek ratował Polskę. Technologie stare sprowadzał. Oczywiście, ale nie zadłużył kraju. Teraz co zbudowaliście? Ile zbudowaliście mieszkań? Ile zbudowaliście dróg? Ile fabryk? Wszystko zniszczyliście. Cieszycie się dzisiaj? Cieszcie się dalej z tego. Dług wewnętrzny nie istniał przedtem w Polsce, bo przedsiębiorstwa były państwowe. Oczywiście, że dotowane. Sprzedaliście majątek narodowy. Nie... No co? Spokojnie, spokojnie. Spieszy się komuś? Spokojnie. Obiecaliście bardzo dużo nam po narodowych funduszach inwestycyjnych. I co z nich zostało? Co zostało? Świadectwa udziałowe, tak? Którymi co mogą sobie dzisiaj zrobić obywatele Polski? Patrzeć jako pamiątka, że świadectwo za 20 zł kupiłem, bo tyle była warta moja praca, chociażby w PRL-u. Jego nie drwijcie z tego, bo już raz wam tłumaczyłem, gęsi byście paśli, bo krów nie potraficie upilnować. Kiedy mówiłem o bezrobociu, które osiągnęło 3 miliony oficjalnie, a drugie tyle nieoficjalne, kiedy mówiłem, że 80% z tych ludzi nie ma prawa do zasiłku i nie ma środków do życia, nie słuchaliście oczywiście też. Opieka społeczna, może tego nie wiecie, to w końcu sobie zakodujcie w podświadomości. Daje ludziom po 20, 30, 50 zł miesięcznie na 2, 3, 4 osoby w rodzinie. I co? Tego też nie wiecie, tak? Tego nie słuchaliście też, bo po co? I wy, SLD i PSL, też oczywiście w 1994 roku w lipcu przyjęliście antyludzką ustawę o eksmisji ludzi na bruk. Wstydziliście się za to. Chcieliście ją zmienić. Zbyt długo to trwało. Nie myśleliście o tym, że ludzie są biedni w Polsce? Patrzyliście tylko poprzez pryzmat tej sali, gdzie żyje się nieźle? Zjazdy i marsze gwiaździste oraz Gnojowica przyjadą tu pod parlament, upomnieć się o swoje prawa, bo to jest prawo ludzi. Ludzie nie chcą nic więcej, ludzie chcą godnie żyć. Wy mówicie o prawie, wy mówicie o prawie, a co to jest? Konstytucja. To po co uchwalaliście ją? Po co zapisywaliście prawo człowieka do sprawiedliwości, do godnego życia, równość wobec prawa, bezpłatna nauka, służba zdrowia? Po co to robiliście? Zapomnieliście zapisać jednego artykułu, że to wszystko zagwarantujemy ludziom, kiedy będzie nas stać. Tego zapomnieliście. Mogliście to zapisać, naród by rozumiał, rządu nie stać. Tego zapisu brakuje. I czy się komuś podoba, czy nie, czy są pieniądze, czy nie ma, ludziom godne życie się należy, bo ludzie nie chcą nic za darmo. Ludzie chcą ciężko, uczciwie, rzetelnie pracować, ale za tą pracę chcą godnie żyć. I tego im nie zapewniacie. Ulegliście wielkiej presji mediów. Tak jest. Jak się mówi o konkretach, to większość dziennikarzy oczywiście nie słucha tego. Są bardzo porządni dziennikarze w Polsce, ale niestety większość prasy nie jest w rękach polskich. Rozgłośnie radiowe, stacje i telewizyjne, też te komercyjne w większości nie są w rękach polskich. I komu będzie zależeć na tym, żeby lansować polską rację stanu, żeby pisać prawdę o tych, którzy są przeciwni tym przemianom?
Bo źle jest, kiedy są tylko zwolennicy. Zawsze jest lepiej, kiedy są dwie strony i kiedy dochodzi się do jakichś wspólnych ustaleń i rozstrzygnięć. I słuchacie takich dzienników, takich brukowców, jakim stała się Rzeczpospolita. Sprawa jest w sądzie. Brukowiec, jak tu ktoś jest, tak, brukowiec, który pisze: nic z tego, ten facet ma poczucie własnej siły, bo wie, że za nim stoją miliony chamów. 1,5 miliona ludzi prawie, którzy oddali głosy na samoobronę, to według Rzeczpospolitej chamy. Wzburzyło to wami? Nikim. Po co? 1,5 miliona chamów to nic nie znaczy dla was, bo jeszcze jest prawie 26 milionów wyborców, nie chamów. To tych chamów gdzie? Do komór, zagazować, wygonić. A jeszcze chamy w Sejmie siedzą teraz. To już wam się w głowach nie mieści. Ale zmieści się, zmieści się. Wielka dziennikarka straszy, nie zaprosi do swojego programu. Prywatną telewizję ma. Brak jej profesjonalizmu. Nie tylko pani Olejnik jest w telewizji TVN. Pan redaktor, bo Rzeczpospolitej pan redaktor Rybicki, nie wzruszyło wami to, że to nie ja namawiam do mordu, do metod hitlerowskich, tylko jeden z dziennikarzy, pan Żakowski, w audycji wczoraj rano mówi, że Lepera, że takiego człowieka wpuścić do dołu z wapnem. Nie wiem, jaka jego przeszłość, czy ktoś z jego rodziny to robił, ale do dołu z wapnem wpuszczano ludzi, żeby się pozbyć ich. Tak, to są fakty. Ja niczego tu nie zmyślam. Fakty bolesne, co prawda, ale są to fakty. Dziennikarze na was wymusili to, panie i panowie posłowie, taką reakcję, że przez 7 dni o niczym innym się nie mówi. Zaraz powiem śmiesznie, będziecie lodówkę otwierać i Leper wyskoczy wam. Tylko jedźcie, bo smaczny jestem i nie zatrujecie się. Mówi się w Polsce, że nie ma innej drogi. Panie premierze, dobrze, że pan marszałek zgodził się, że mogę ten głos zabrać i powiedzieć, nie będę przedłużał za dużo, ale chciałbym powiedzieć, jeżeli nie zrobicie porządku, jeżeli nie pójdziecie inną, nową drogą, jeżeli nie zmienicie polityki finansowej państwa, to ja tu w tej chwili z tej trybuny mówię, że ten Sejm nawet 0,5 roku nie przetrwa, bo ludzie tego nie wytrzymają po prostu. To już jest krach całkowicie. Przedsiębiorstwa codziennie padają. Codziennie setki ludzi tracą pracę. Wyrzuca się ludzi na bruk. Nie daje się nic w zamian. Planujecie jeszcze mniej pieniędzy na opiekę społeczną, na zasiłki. 20 zł, 30 miesięcznie to jeszcze za dużo dla rodziny. Chcecie jeszcze mniej dać. I panie premierze, ja życzyłem panu zawsze najlepiej. I życzę. Ale jeżeli pan będzie brnął w tym kierunku, to naprawdę my wspólnego języka nie znajdziemy. Mówi się, że nie ma pieniędzy. A co jest w bankach? 80% banków sprzedaliście przez te 12 lat. 80% banków. W bankach było wtedy wkłady ludności i firm na kwotę około 65 miliardów dolarów. Nie wiedzieliście o tym, że tyle pieniędzy było? One są teraz w obrocie w rękach zachodnich. Zachód nimi rządzi, a nie my jako Polska. Niech mają 10% zysku tylko. Ponad 6 miliardów dolarów wyprowadzają za granicę pieniędzy. A my, Polska, szukamy kredytów, tak? I jeszcze płacimy grube odsetki. Czy to jest zdrowe? Gdzie tu sens ekonomiczny? A jeżeli nie ma tego sensu, jeżeli się to zrobiło, to pytam, kto za to wziął? Kto za to wziął łapówę? I to trzeba wyjaśnić sobie. To nie są oszczerstwa, tylko są to fakty. Gdzie leży? Dlaczego nikt nam nie powie? Z tej trybuny, zabierając pierwszy raz głos, prosiłem o wykładnię. Kto nam zabrania, żebyśmy częściowo rezerwę dewiz wykorzystali na tanie kredyty? Nie na rozdawnictwo, tylko na tanie kredyty, na rozwój naszego przemysłu i naszego rolnictwa, na tworzenie nowych miejsc pracy.
Dlaczego tej wykładni nie ma? Czy ktoś nam broni? A jeżeli ktoś broni, to kto nam broni tego? Sprawa następna to sprawa wewnętrznego zadłużenia i podniesienia jego. Dlaczego nie korzystacie z doświadczeń państw Unii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych? Trzymacie się ściśle reguł, nie może być więcej. Mamy bardzo niski wewnętrzny dług. Ja nie mam zamiaru drukować pieniędzy i rozdawać nikomu. Nie mam zamiaru namawiać do tego. Ale dzisiaj trzeba wykorzystać wszystkie środki. Zahamować upadek przedsiębiorstw. Tworzyć nowe miejsca pracy. A je stworzymy tylko wtedy, kiedy postawimy na budownictwo i rolnictwo. To są podstawy gospodarki. Wtedy rozwija się i przemysł lekki i ciężki, mała, średnia przedsiębiorczość, którą to tak pochwalacie wszyscy. Tak dużo mówiliście w kampanii wszyscy o tym. I co, zapomnieliście teraz o tym? Ja o tym nie zapomniałem. I nie zapomnę o tym na pewno. Co ze sprawą zwolnienia firm zachodnich z podatkiem zachodnim, z kapitałem zachodnim, dużych sieci sklepów? Co ze zwolnieniem z podatków ich? Powiecie, nie są zwolnieni. Tak, supermarkety za ubiegły rok wykazały tylko jeden zysk. Makro. Dlatego, że są zwolnieni z podatku. A resztę zwolnienia się skończyły i wszystkie mają straty. Filantropi przyjechali do Polski. Jacy dobrzy. Nam za darmo pieniądze dają. A my jeszcze na nich narzekamy, że nam miejsca pracy niszczą. Proceder jest prosty. Prosty i rząd tego nie wie. Panie premierze, rząd nie wie tego? Oni mają kilka spółek w różnych państwach. Tu spółka wnuczka czy prawnuczka, bo tu trzeba niektórych naprawdę edukacji uczyć od początku, od podstaw wszystkiego, bo wiemy to wszyscy, ale nie robimy nic. Tu strata, spółka matka ma zyski wielkie, córka po drodze jest na zero i tam podatek się płaci. We Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Czy tego nie wiecie? Że to są normalne, przestępcze działania? Biorą towar od naszych przedsiębiorców, płacą za 3 miesiące, dają kwit i nasz przedsiębiorca do 20 następnego miesiąca musi zapłacić VAT. Za co on pyta? Pieniędzy nie dotknął, nie widział ich nawet, a już płaci do Skarbu Państwa. Pytam, gdzie tu instytucje Skarbu Państwa? Tracimy na zwolnieniu z podatków około 12 miliardów złotych. Policzcie to dobrze. Mogę się mylić. Trochę w tom albo w tom. Następnie uszczelnienie granic. Co też nowością jest dla wszystkich to, że 30% alkoholu i papierosów pochodzi z przemytu? Co to znaczy? Nie można uszczelnić granic? Jest to wielkie nieporozumienie. Politykę społeczną, powiedziałem, trzeba zmienić tak, aby ludzie mogli godnie żyć. Gospodarka, dwa główne działy, program rolniczy. Panie premierze, będziecie mieć pretensje, że chłopi polscy wyjdą na drogi niebawem. Będziecie mieć pretensje. Ale przecież pan tu, stojąc w tym miejscu, gdzie ja, mówił pan, że w końcu czas, aby polski rolnik wiedział, co ma produkować, ile ma produkować, kto od niego kupi, ile zapłaci i kiedy zapłaci. Zresztą pańskie słowa są. I co? Powie pan za szybko, bo to dopiero miesiąc, musimy się przyjrzeć, ale nic nie robimy w tym kierunku. Nic. Muszą być wprowadzone opłacalne ceny na podstawowe płody rolne i kontraktacja. Inaczej nic się nie zmieni. Teraz chciałbym się zwrócić do poszczególnych klubów, krótko do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja mam serce z lewej strony. Zastanówcie się, czy wasi przywódcy mają serce, czy puszki blaszane z lewej strony. Zastanówcie się bardzo głęboko. Bo jeżeli lewica ma być tą, która broni interesu ludzi najbiedniejszych, nie mówię żadnych obiboków, żadnych niebieskich ptaków, ale ludzi pracy w Polsce, to głęboko się zastanówcie, co robicie, byście tego nie żałowali. Może za 4 lata, a nie wykluczone, że za 5 roku albo za rok. Nie będzie was tylu tu w Sejmie, jeżeli polityki proludzkiej nie wprowadzicie. Prospołecznej. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. Tam są mistrzowie w niszczeniu kraju. Innych, lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie
wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają za Unię Wolności? Jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że mówi Leper takie słowa. Wy się boicie Lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. Dziękuję. Piękne słowa. Unia Pracy, tacy porządni ludzie. Porządni, naprawdę. Już taka formacja jak Unia Pracy, która zawsze stała po stronie ludzi pracy. Unii Pracy nie podoba się to, co powiedziałem. Panie pośle Lisak, więcej nie powiem. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, godność narodowa. Ojej, no to już też to śmiechu warte. O czym wy mówicie? O godności narodowej, o poszanowaniu majątku narodowego, o godności ludzi, bo godność narodowa to również godność obywateli naszego państwa. I wy mówicie o tej godności, szargał Leper godność. Świętości naruszył wszystkie. Tak, bo upomina się o biednych ludzi i będzie się upominać. Czy będzie wicemarszałkiem, czy nie? Czy będzie posłem, czy nie będzie? Będzie się upominać. Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby za dwóch mówił od razu. No i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym wszystkim, co zaraz przedstawię, to wy jesteście najmniej winni. Ja myślałem, że więcej jesteście winni. Wy też macie winę, ale nie tak dużą, jak ja myślałem przedtem. Ja nie zabiegam o wasze głosy, bo wy i tak albo stchórzycie i wstrzymacie się, albo zagłosujecie jak SLD. To jest normalne u was. To chciałbym powiedzieć tak, może przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które musi Polska usłyszeć i my zażądamy odpowiedzi na to. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec chrzestny, jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Nie, co to za przestępstwo? 20 miliardów? To przecież żadna kwota. Brakuje dwa, to sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU S.A. i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz. Nie ma go, to już nie od was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO S.A.? 10 miliardów straty. TPS S.A. Pani Sowińska, 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński. Pana sprawa, jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu, pan Lewandowski. I co? 1,5 miliarda złotych w tamtych latach. To dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. I siedzi podparty, spokojny. A jakże, dobrze się żyje. Dobrze się żyje. Następnie Gerber, Alima, Polkolor. Strata 1 miliard. Pan Lewandowski. Szczęście, że Trybunał wczoraj uchwalił, że immunitet przestępców chronić nie będzie. Wy ich szukacie w samoobronie. My ich znajdziemy. My was znajdziemy. Przypomnijcie sobie moje słowa z tej trybuny.
My was znajdziemy. Prokuratorzy wezmą się za was. A pana postępowanie, panie Lewandowski, w Krakowie powinno być dawno wznowione. Jakoś wykładnie Trybunał dał tylko teraz, kiedy w Sejmie jest samoobrona. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Była jasna wykładnia. My mówiliśmy cały czas, że była jasna ona. Postępowanie musi się toczyć. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę. Pisma składałem do sądów. A wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem, czego się baliście, ale wiadomo. Jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. Browar Leżajsk, no to już pan Kaczmarek. I teraz ja chciałbym, powiem to, co miałem powiedzieć. Nie, więcej jest, ale to tak tylko przykłady rzucamy. Ale panie pośle, nie polemizujmy, bo nie o to chodzi, żebym tu polemizował z panem. Sprawa tych bogaczy polskich. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Ja nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni. Panie pośle Piskorski, czy prawdą jest, że w hotelu Victoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S. Było to 7 marca 1998 roku, i wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów. Drugi raz 16 lipca 99 roku wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Trzeci raz 23 października 110 i czwarty raz 17 kwietnia 2000 rok 150. Panie marszałku Leper, przepraszam bardzo, czy pan marszałek jest pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi? Tak. Jest pan pewien, tak? Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa. Oczywiście. Ja pytam. Ja jestem w posiadaniu dokumentów, które ujawnię prokuraturze. Panie pośle, panie pan marszałku. Przecież nie pyta, pan stwierdza. Więc... Ja pytam, panie marszałku, pan, przepraszam, pan marszałek mnie nie słuchał. Nie, słucham. Zapytałem, czy jest prawdą. Tak było, czy nie było tak? Tak było dokładnie, chyba nagrane też jest. Panie marszałku, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami. I to właśnie pan w tej chwili robi. Panie marszałku. Może pan to robić dalej. Ja pana przecież, głosy nie odbieram. Ja pana tylko przestrzegam, że to, co pan w tej chwili robi, jest zagrożone także sankcją karną. I dobrze, nie wiem, czy dobrze. Warto to czynić. Proszę. Dziękuję, zrozumiałem. Że pan Olechowski 17 listopada 2000 roku o godzinie 18 w kawiarni czy restauracji u Grosslera przyjął Dresslera. Tak, przepraszam. Obojętnie jak wiemy, o co chodzi. To wiecie, o co chodzi. A, to dobrze, że wiecie o co chodzi. Myślałem, że nie wiecie. Wiecie, o co chodzi. Kwotę... Niech odpowie po prostu, bo prokurator spyta o to. Ja zwrócę się do prokuratora, bo ja, powtarzam, sędzią nie jestem. Przyjął kwotę około 2 milionów dolarów na kampanię wyborczą. Wam nie trzeba pieniędzy na partię. Wam na kampanię nie trzeba pieniędzy. No po co wam? Te billboardy to wam z nieba spadają. Aniołki płacą za to. Tak? Te kampanie to też ciekawa sprawa z waszej strony. Po co wam pieniądze? Wam nic nie trzeba. A czy jest prawdą, że również, no niestety, posłowie Sojuszu Lewicy, też zapytam prokuratora, pan minister Cimoszewicz w hotelu Victoria 4 marca 2001 roku, tak, kiwajcie głowami, ja wiem, co mówię, zapuszkujecie mnie, pchajcie, znajdziecie dyspozycyjnych sędziów, tylko wysłuchajcie, 120 tysięcy dolarów. Następnie pan minister Szmajdziński, Carringtona pan zna, 50 tysięcy. Ja pytam, czy tak było? I do sądu, do prokuratury te dokumenty trafią. Co zrobi prokuratura? Zobaczymy. A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz, na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, nie wiecie który to porozmawiajcie z sobą, podobno, ja nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę
350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to. Panie Tusk, sprawa spotkania pana z nieżyjącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce, może pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 1998 roku, gdzie podobno pożyczył panu 300 tysięcy złotych. Ja kończę. Odpowiecie na to, że to nieprawda, że to jest niczym, to jest nieprawda. Co ten leper opowiada? No pewnie, że tak odpowiecie. Natomiast te dokumenty na ten temat istnieją i mówię wam, że są zdeponowane w odpowiednich miejscach. Obojętnie co by mnie się stało, bo pogróżki już były, to te dokumenty ujrzą światło dzienne. Ujrzą światło dzienne. I zobaczymy, co wtedy powiecie. Co wtedy powiecie. O kontach w bankach szwajcarskich nie będę mówił, ale Wysoka Izba wie dokładnie, że 5 miliardów dolarów jakoś zginęło z Polski. Prasa ogłosiła, że zostały wywiezione w torbach i walizkach. 5 miliardów dolarów. Co to jest? Co to jest? Czy ktoś się tym zajął? Czy ktoś odpowiedział na pytanie, czyje to były pieniądze? A może Super Express kłamał? Może i kłamał. Wobec mnie też kłamią nieraz. Ale tak poważną sprawę należało wyjaśnić. I to bardzo szybko. Tego nie zrobiono. Co do pana Cimoszewicza, który obraził się na mnie, ja swoje wykonałem. Przeprosiłem, powtarzać tego nie będę. Natomiast chciałbym powiedzieć, czy zna artykuły z naszej Polski i z Gazety Polskiej, która oczywiście dużo bzdur pisze, ale czy w tej sprawie prestiżowej swojego ojca założył sprawy? Czy założył sprawy? Bo jeżeli nie, to marny syn, że nie broni ojca o takie pomówienia. Marny syn. Czy zna decyzję? Decyzję. Czy zna decyzję? Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 7 października 92 rok. I to by było na tyle mojego wykładu. Myślę, że wszystkim się bardzo podobał. A teraz państwo podejmiecie decyzję. Tylko jedną. Odwołacie mnie ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i ja wam za to wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie marszałku.